Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o rybach. Zapraszam Cię na ranking ryb. Porozmawiamy sobie o tych rybach, których nie polecam Ci jeść, ale także tych, które moim zdaniem są świetnym wyborem, bo jeśli obserwujesz mnie od dłuższego czasu, wiesz, że polecam żywienie niskowęglowodanowe, ale bardziej w stronę takiego żywienia śródziemnomorskiego z większą ilością tłuszczów nienasyconych, taką dietę przeciwzapalną i w to fantastycznie wpisują się ryby. Natomiast klimat mamy, jaki mamy, naszą planetę mamy, jaką mamy i niestety nie każda ryba jest dobrym wyborem. Zapraszam na ranking. Zacznijmy od tych złych wieści i złych informacji. Po pierwsze, nasze akweny wodne są coraz bardziej zanieczyszczane, chociażby metalami ciężkimi, takimi jak rtęć, a metale ciężkie dla naszego organizmu są naprawdę czymś niedobrym i mogą powodować chociażby stany zapalne i rozwój bardzo wielu innych chorób, łącznie z takimi problemami na przykład jak autyzm. Druga sprawa jest taka, że ryby są nieraz, niektóre gatunki zagrożone wyginięciem, dlatego też pod kątem ekologii i naszego całego ekosystemu jedzenie niektórych z nich na dany moment może nie być najlepszym rozwiązaniem. I trzecia sprawa jest taka, że żeby nas wszystkich wyżywić, no to produkujemy ryby, czyli hodujemy ryby i te ryby hodowlane nieraz są nie najgorszym wyborem, ale niestety bardzo często te hodowle, szczególnie na przykład w takich krajach jak Chiny, są po pierwsze znowu szkodliwe dla naszego ekosystemu, a po drugie szkodliwe dla naszego zdrowia, bo te ryby są karmione paszą i to tak jakbyśmy wzięli kurczaka z wolnego wybiegu, a takiego brojlera, który jest karmiony, jak jest karmiony i tak naprawdę nam nie służy. Zresztą niedawno była afera kurczakowa w Polsce, być może słyszeliście o tym, że no te kurczaki to nic takiego zdrowego i to czym je karmili to w ogóle chyba ktoś tam pójdzie siedzieć. I z rybami niestety jest podobnie. Także już przejdźmy do tych złych informacji, żebym za chwilę mogła Wam powiedzieć o zdrowych, pysznych rybkach, które bardzo Wam polecam w diecie. Pierwsza ryba, której nie polecam, to tilapia. W ogóle bardzo ciężko dziką tilapię kupić. Ja nigdy nie znalazłam. Tilapie, szczególnie te właśnie z Chin, są mega niezdrowe, po prostu świecą, jak je prześwietlimy, mają metale ciężkie itd., itd. Bezdyskusyjnie tilapii nie polecam, ona jest tania, ale już lepiej nic nie jeść moim zdaniem niż jeść tilapię. Ryba numer dwa, której Ci nie polecam, to łosoś hodowlany i o łososiu była już mowa nie tak dawno na kanale. Niektóre substancje, które w takim hodowlanym, czytaj nawet atlantyckim łososiu znajdziesz, mogą przyczynić chociażby do insulinooporności, cukrzycy, nawet nowotworów. Także no nie jest to na co dzień najlepsza opcja. Oczywiście od czasu do czasu, jak masz ochotę, ja czasem mam na łososia wędzonego, a nie mogę znaleźć dzikiego w sklepie, no to sobie kupię, ale to jest raz na parę miesięcy, naprawdę nie częściej. I podobnie jak łosoś, bardzo lubimy. Ci, którzy lubią owoce morza, to lubią, a ci, którzy nie lubią, no to nie lubią, ale mówimy o krewetkach. Krewetki ja osobiście uwielbiam i są pyszne. Przyjmuje się też, że są takim produktem z wyższej półki, a niestety po prostu mogą być syfem. I znowu, jeżeli kupujemy krewetki hodowlane, a z tego, co znam statystyki, to nawet 90% wszystkich krewetek to są właśnie krewetki hodowlane, no to niestety nie jest to najlepszy wybór, podobnie jak łosoś hodowlany, tilapia i tak dalej. Jeżeli możesz dostać dziką krewetkę, super, polecam Ci, jeśli jesteś na wakacjach i krewetki łowią i możesz takie zjeść, one w ogóle zupełnie inaczej smakują. Miałam przyjemność takie w Ezałirze kilka dobrych lat temu już spróbować, ale z tego co też wiem, to chociażby w Stanach Zjednoczonych krewetka hodowlana nawet jest dość duży rygor i no jest lepszej jakości niż na przykład z Azji. Pytanie, na ile możesz znaleźć u siebie krewetkę amerykańską na przykład. No ale cóż, niestety, krewetki do najzdrowszych ogólnie mówiąc nie należą. A teraz przechodzimy sobie do kolejnych ryb, tak zwanych predatorów, czyli tych ryb, które są na końcu łańcucha pokarmowego. Tym samym, nawet jeżeli są dzikie, nażrą się przez swoje życie najwięcej toksyn i mają największe stężenie rtęci. I mówimy tutaj o tuńczyku, który osiąga wagę nawet kilkuset kilogramów. Jeżeli się komuś wydawało, że to mała rybka, nie, to nie jest mała rybka, to jest ogromna ryba. I niestety tuńczyk, który bardzo często na diecie jest polecany, no
jest, ma dość dużo w sobie, a nawet bym powiedziała bardzo dużo rtęci szczególnie. Także nie jest to niestety ryba, którą powinniśmy jeść codziennie, nieważne czy dziki, czy nie dziki, bo on jest dziki, ale to w tym momencie inne kryterium nas tu interesuje. I kolejną rybą, która też jest predatorem i która jakby dotyczy się jej to samo co tuńczyka, jest rekin. Rekin również będzie miał w sobie sporo metali ciężkich i tu jeszcze nam dochodzi temat... W sumie nie jestem pewna, jak to jest z tuńczykiem, ale z rekinem na pewno. Niektóre gatunki rekinów są zagrożone wymarciem, więc znowu, jak chcemy być eko, no to unikajmy rekina. I jak już jesteśmy przy byciu eko, to ryby, które na ten moment, przynajmniej z moich informacji wynika, zagrożone wyginięciem po części, to dorsz atlantycki, halibut, sola, flądra, węgorz, kawior. Tych ryb powinniśmy unikać, tu nawet nie patrząc pod kątem tych metali ciężkich, ale jeżeli są dzikie, to no, może być ich mało. I tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o połowy na Oceanie Atlantyckim, trochę po prostu przesadziliśmy z tym poławianiem i dużo bezpieczniej jest na przykład wybierać ryby z Alaski. To jest coś, co mogę Wam polecić, ale tu no, pasowałoby chyba śledzić na bieżąco tą sytuację. Ja myślę, że od czasu do czasu, jak nie wiesz, jaką rybę jesz, to się nic złego nie stanie, ale zaraz właśnie sobie przejdziemy do tych, które jeść można i które są bezpieczne i to głównie po nie powinniśmy sięgać. I tu chciałabym przejść od razu do makreli, natomiast mamy dwa rodzaje makreli. Jeżeli wybierzesz makrelę królewską, która znowu królewska, czyli duża, możecie się skojarzyć, no to niestety ona jest mocno zanieczyszczona metalami ciężkimi. Podobnie wsadzamy ją do tego worka co tuńczyka czy rekina. Więc po makrelę królewską nie sięgaj. Ale jeżeli, i tą makrelę zazwyczaj mamy, taką nie za dużą, małą, średnią makrelę atlantycką możesz sobie zakupić, to szamaj, po prostu zajadaj z radością, bo makrela jest naprawdę super rybą, bogatą w kwasy omega-3, ale nie tylko, bo w ogóle te wszystkie ryby, które Ci teraz wymienię, mają więcej bądź mniej, ale naprawdę całkiem sporo kwasów omega-3, które mają niesamowite, udowodnione działanie prozdrowotne. I jakbym Ci miała powiedzieć o jednym składniku pokarmowym, jednym takim suplemencie, ale czymś, co też możesz sobie dostarczyć w dobrze zbilansowanej diecie, to właśnie będą kwasy omega-3, które wpływają rewelacyjnie na nasze serce, obniżają, jakby spowalniają nasze starzenie się organizmu, ale też niesamowicie odżywiają mózg, wpływają pozytywnie na rozwijanie się mózgu płodu i na to, że Twoje dziecko, jak się urodzi, to będzie mądre, mądrzejsze, bardziej inteligentne, ma wyższe IQ od dziecka, które ma niedobory tych kwasów omega-3, więc to jest w ogóle... mega, mega rzecz. Jak się już urodzimy, to też powinniśmy te kwasy omega-3 brać, żeby nie było wątpliwości. Także omega-3. Co więcej, selen, który jest mega ważnym składnikiem i też ma działanie opóźniające starzenie się organizmu i przeciwzapalne. Witaminy D sobie możemy dostarczyć z tych ryb. Oczywiście fantastyczne również źródła białka, ale także wapnia. I tutaj, jak mówimy o wapniu, to chyba najlepszym źródłem jego są małe, wspaniałe rybki sardynki. One są nie na końcu łańcucha pokarmowego, tylko na początku. To znaczy, że tych metali ciężkich będą miały najmniej. I jeżeli wybierasz ryby, to im mniejsze zazwyczaj, tym lepiej. Szczególnie mówimy o tych dzikich. Także sardynki są rewelacyjne, bardzo dobre, dobrze wpływają właśnie na kościec. No po prostu super, super sprawa. Bardzo Ci polecam sardynki, oprócz makreli, o której już mówiliśmy. Również sardele. One są zazwyczaj troszkę większe, mają trochę inny skład, ale podobnie bardzo fajnie sobie je można dodawać. Ja bardzo lubię na przykład takie pasty z tych rybek, albo nawet coś typu, nie wiem, spaghetti z cukinii z rybą, albo jeżeli ktoś lubi, ja lubię makaron koniak, to są bardzo fajne opcje. Oczywiście dziki łosoś jest super rybą, jeżeli tylko masz do niej dostęp, to bardzo Ci polecam. I też tutaj chcę powiedzieć o naszych rybach słodkowodnych, bo wiadomo, że to zależy znowu od tego, jak bardzo tutaj coś jest zanieczyszczone, ale jeżeli mamy dobre źródło, wiemy, że na przykład albo nawet, nie wiem, w jakimś stawie żyją ryby, które no, są odpowiednio hodowane, a w Polsce bardziej lokalnie wtedy jesteśmy w stanie podejść do tematu, co też jest wyznacznikiem ekologii, to również po takie ryby sięgaj. Nie będę Ci podawać konkretnych gatunków, bo jest ich mnóstwo. I jeszcze przechodzimy do jednej ryby, o której chcę Ci powiedzieć, bo pytanie, czy
śledź, taki popularny w Polsce śledzik, na przykład z ogórkiem kiszonym, to jest dobra rzecz czy nie? Wiele osób mówi, że śledź zazwyczaj jak jest z Bałtyku, a Bałtyk jest zanieczyszczony, no to nie jest najlepszym wyborem. Mniej więcej 3-4 lata temu pojawiły się jakieś badania, które pokazały, że zanieczyszczenie Bałtyku z racji dużych obostrzeń mocno spadło. Czy w to wierzyć, czy nie? No, ja zazwyczaj staram się być optymistką, więc chciałabym w to wierzyć. Natomiast jak pokazują przebadane śledzie, zazwyczaj to jest wciąż dobry wybór, bo śledź po pierwsze nie jest jakąś bardzo dużą rybą, czyli pod kątem metali ciężkich nie mamy problemu. Jest tłusty, jest odżywczy, ma dobre białko, te wszystkie inne składniki odżywcze, które Ci wcześniej wymieniałam dotyczące ryb, więc nie jest drogi, więc dla wielu osób to też jest bardzo ważny argument na ten moment, a może nam fajnie wprowadzić właśnie fajny element do diety. Także tak, ja uważam, że dobrego śledzika warto jeść, jeśli tylko lubisz. A, no i oczywiście karpik. Karpik na wigilijnym stole u niektórych musi być. Ja uwielbiam, ale tylko raz w roku. Nie częściej, no bo niestety karpik hodujemy i zazwyczaj przed świętami masowa produkcja niestety pod kątem zdrowotności to nie jest najlepsze rozwiązanie, no ale smakowo moja teściowa robi najlepszy. Podsumowując ten ranking, mamy ryby, których Ci bardzo nie polecam i te, które Ci naprawdę bardzo polecam. Zawsze, jeżeli masz wątpliwości, sprawdź sobie też skąd ta ryba jest. Wiadomo, no nie sprawdzisz dokładnie, co ona jadła, ale mniej więcej to też jest istotne, czyli czy jest hodowlana, czy jest dzika, a jeżeli jest dzika, to czy jest duża i mocno zanieczyszczona tym samym metalami ciężkimi, czy mniejsza i tym sposobem no, zdrowsza. Polecam rybki, ale z rozwagą. Pozdrawiam Ciepło, do zobaczenia, cześć!